Szukając miejsca pod wymarzony dom, warto już na samym początku mieć w głowie jego docelowy obraz. Należy zapoznać się z obowiązującym w danym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub wydanymi dla danej działki warunkami zabudowy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się mniej lub bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące przeznaczenia terenu, możliwych do użycia materiałów elewacyjnych, rodzajów dachów, czy też szerokości budynku, jaki możemy na danej działce postawić. Z miejscowego planu dowiemy się też, czy na sąsiednich działkach możliwa jest do prowadzenia działalność usługowa lub uciążliwa działalność produkcyjna. Warto zapoznać się z wytycznymi miejscowego planu jeszcze przed zakupem działki. Może się okazać, że nasz wymarzony, nowoczesny dom zbudowany z betonu i aluminium nie może powstać na danej działce, gdyż miejscowy plan przewiduje tradycyjną drewnianą zabudowę z dachami wielospadowymi, a powierzchnia zabudowy działki ogranicza się na przykład do 15%. Nie zawsze jednak teren naszej potencjalnej inwestycji objęty jest miejscowym planem. W takiej sytuacji o przeznaczeniu naszej działki może zadecydować wydana indywidualnie decyzja o warunkach zabudowy. Kupując nieruchomość gruntową, upewnijmy się, że ma ona wydane warunki zabudowy. Jeżeli nie, sprawdźmy w gminie, czy jest możliwość uzyskania takich warunków zabudowy. Pamiętajmy, że gmina wyda nam warunki zabudowy, jeżeli nieruchomość spełnia jednocześnie 5 kryteriów. Ma dostęp do drogi publicznej, przy tej samej drodze gminnej znajdują się inne zabudowania mieszkalne, nieruchomość ma dostęp do mediów, czyli minimum do prądu, jest niskiej klasy bonitacyjnej, najwyżej czwartej, oraz że inne przepisy prawa nie zabraniają wydania takich właśnie warunków zabudowy. Zatem jeśli ktoś chce nam sprzedać działkę w środku lasu, z dala od jakichkolwiek zabudowań, kilka kilometrów od linii energetycznej i bez wydanych warunków zabudowy, być może i jest to wymarzone miejsce do naszego życia, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa nigdy nie powstanie tam żaden budynek. Kupując działkę, udajmy się do gminy, spotkajmy się z miejscowym planistą, aby ustalić, jakie są plany gminy co do rozwoju danego terenu. Oprócz przeznaczenia gruntu warto także sprawdzić jego stan prawny. Czy sprzedający faktycznie jest właścicielem tej nieruchomości? Czy nieruchomość nie jest obarczona żadnymi wadami prawnymi? W tym celu sprawdźmy księgi wieczyste i treść wpisu do rejestru gruntów. Rejestr gruntów prowadzony jest w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. Dowiemy się z niego o lokalizacji nieruchomości, jej powierzchni czy właścicielu. Z kolei księgi wieczyste prowadzone są przez sąd rejonowy właściwy dla danej lokalizacji, ale możemy z nimi się zapoznać także na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Wnikliwe zapoznanie się z księgami wieczystymi pozwoli odtworzyć cały obraz sytuacji prawnej danej działki. Kto jest faktycznym właścicielem działki? Czy z działki nie jest prowadzona egzekucja? Czy nieruchomość nie jest obarczona służebnościami, które obniżą jej wartość? To wszystko warto sprawdzić. Kupując działkę, pamiętajmy zatem, aby sprawdzić jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zapoznać się z jej warunkami zabudowy, sprawdzić jej parametry w rejestrze gruntów i stan prawny w księgach wieczystych. A w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skorzystajmy z porady specjalisty, w pierwszej kolejności notariusza, który będzie przeprowadzał transakcję.